1933 roku, kiedy wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Właściwie w Tarnowie to było już po likwidacji getta. Zostało jakieś kilkuset Żydów, którzy w jednym budynku przy ulicy Szpitalnej byli skoszarowani i tych ostatnich wywieźli Niemcy we wrześniu 1943 roku do Płaszowa i do koło Jasła. Do Szebni koło Jasła. I tak się skończyła właściwie ta społeczność żydowska w Tarnowie. Zostało jeszcze kilkadziesiąt osób do uporządkowania getta i tych ostatecznie w lutym 1944 roku Niemcy wwieźli do Auschwitz. Natomiast jest taki mały incydent, który powoduje, że na mapie Europy, na mapie ilustrujący opór w gettach, obok getta w Warszawie, w Białymstoku, w obozach zagłady, w Treblince, w Sobiborze, gdzie powstania wybuchły, jest również Tarnów zaznaczony. To jest do dzisiaj nie do końca wyjaśniona sprawa. Mianowicie w monografii Hometa o Tarnowie jest taka wzmianka w jednym rozdziale o ruchu oporu w tarnowskim getcie. To się w zasadzie sprowadzało do tego, że harcerze, szomrowcy, bo to było harcerstwo żydowskie, muszę przypomnieć, było absolutnie odrębne. Żydów do harcerstwa polskiego nie przyjmowano, absolutnie nie można było być harcerzem, będąc Żydem, bo harcerstwo było bardzo związane z katolickim ruchem. Istniał osobno, niezależnie ruch pionierski, harcerski, to nazwali się ci harcerze Szomrowie i młodzi ludzie zorganizowali się w getcie i w 1942 roku chyba kilkoro to było ludzi, już nie pamiętam dokładnie, mieli jeden pistolet i wymknęli się z getta i na Górze Marcina sobie rozpalili ognisko. Poczuli się wolni, myśleli, że gdzieś to partyzantki wstąpią, czy jakoś, to było dość takie naiwne, infantylne. Pierwszy z brzegu chłop gajowy podobno od razu Niemców zawiadomił, że ktoś tam w lesie ognisko pali. Niemcy wpadli tam do tego lasku, ostrzelali chłopców, nikt nie zginął, ale oni wszyscy wrócili do getta. Po prostu oni nie mieli szans, żeby gdzieś przetrwać poza gettem. Co się dalej z nimi stało, nie wiemy. Ale w każdym razie był to taki, próba zbrojnego poniekąd oporu, bo mieli jakiś pistolet przy sobie. Co prawda w ostatnich opracowaniach na temat gett w Polsce mówi się, że ten ruch oporu to była każda postawa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że o ruchu oporu mówimy w rozumieniu zbrojnego oporu, ale w tych gettach, gdzie nie istniało organizacje wojskowe, nie było możliwości takiego zbrojnego jakiegoś oporu, powstania. Właściwie całe życie i cała ta egzystencja to była jednym wielkim oporem przeciwko temu, co Niemcy zgotowali Żydom. Tylko tak na przypomnienie, jak w tym kontekście historia Tarnowa się odbywa. Złóżmy te żonkile, które od jakiegoś czasu stały się symbolem tej rocznicy powstania w getcie. I kto ma świeczuszki, to proszę zapalne pod piwą, to jest to nasze takie miejsce symboliczne naszych zgromadzeń. Proszę bardzo. To wyjdzie nam czteroramienne. Nie, to musi być proste. To? Jak z tego zrobić? Wszystko to jest tak. Tak? Dobry słońce. Teraz tu? Teraz. To ja taki tak? Uda się nam to? Tak. Jak pan Janusz robi, to chyba tak.
przekazujemy więcej narzędzi. Widzisz, jaki jesteś zły? Ja chyba źle zacząłem. Ale jest sześć? Jakoś wyszło. Jakoś sześć jest. Tak to...